Dziś, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, pokażemy relacje z zakończenia 58. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Zajrzeliśmy też z kamerą na Dni Architektury Drewnianej w muzeum przy ulicy Młyńskiej i w Zagrodzie Jamnyńskiej. Kraina w kratę to jedno z rozlicznych określeń Pomorza Środkowego. Nawiązuje ono do charakterystycznej dla tego regionu architektury szachulcowej. Właśnie tej architekturze poświęcone było dwudniowe spotkanie zainicjowane rok temu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ja myślę, że Narodowy Instytut Dziedzictwa, który zainicjował tę akcję w zeszłym roku, doskonale wiedział, jakie jest dziedzictwo, jeśli chodzi o architekturę drewnianą w Polsce. I początkowo ta akcja w zeszłym roku obejmowała głównie południe Polski, ale cieszę się, że oddział w Szczecinie włączył się w tę akcję w sposób bardzo taki aktywny. Słusznie uznając, że przecież cały ten pas pomorski to jest jedno wielkie dziedzictwo architektury szkieletowej. Może właśnie nie takich domów drewnianych jak na Podhalu, ale zupełnie innego rodzaju budynki, które wiedzę o nich warto popularyzować. Mówił pan, że wczoraj chłopiec uratował sytuację. Czy w tych dzieciach jest nadzieja, że one zobaczą dla siebie atrakcje w tej architekturze? Znaczy, wczoraj mieliśmy to spotkanie w muzeum w Koszalinie i byliśmy przygotowani, że przyjdzie sporo małych dzieci i dziecko małe było tylko jedno, a ludzi było bardzo dużo i okazało się, że wśród tych najmłodszych mieszkańców Koszalina jest ogromny taki chęć angażowania się w tego typu przedsięwzięcia. Mały chłopiec Jerzyk, którego w tej chwili pozdrawiam, właściwie kierował budową naszego domu i myślę, że dostarczył nam wszystkim bardzo dużo takiej optymistycznej wiary w to, że młode pokolenie jest zainteresowane naszą bardzo ciekawą tradycją, no i że będzie się nią zajmowało. Żywoty domów drewnianych trwają dłużej aniżeli murowanych, pod warunkiem, że do ich budowy zostało użyte drewno dobrej jakości, ścięte we właściwym czasie i odpowiednio leżakowane. Dyrektor Zygmunt Kalinowski zwraca uwagę, że najlepszym tego przykładem jest osada w wielkopolskim Biskupinie, zbudowana 2800 lat temu i tym samym starsza o 200 lat od greckiego akropolu. Organistka Julita Nohanowicz, tegoroczna absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie w klasie Bogdana Narlocha, była ostatnią, która w ramach 58. Międzynarodowego Festiwalu Organowego zasiadła do katedralnego instrumentu. Registracji podczas koncertu kończącego festiwal podjął się jego dyrektor, Bogdan Narloch. To, co zaplanowaliśmy, wszystko się odbyło. I chyba to jest jedna z niewielu edycji, kiedy nasze plany ziściły się w 100%. Mieliśmy duże obawy co do tego, czy niektóre zespoły, chociażby zespół z Ukrainy, dojadą z powodów trwającej tam wojny. No ale przyjechali, zaśpiewali fantastycznie. Tegoroczny festiwal, o czym wspomniałem, miał 30 koncertów, z czego 9 odbyło się w katedrze koszalińskiej, a pozostałe w 8 miejscowościach pozakoszalińskich.
oczywiście mieliśmy bardzo urozmaicony program, począwszy od dużych obsad choralno-orkiestrowych po bardzo małe składy kameralne, czy wręcz jednoosobowe. Takim jednoosobowym wykonawcą w tym roku dość niezwykłym był pan Józef Skrzek. Formuła koncertu jak zwykle ta sama, czyli muzyka organowa plus, i w tym plusie mieściły się i orkiestry, i chóry, i soliści, tak jak co roku, z różnymi gatunkami muzycznymi, począwszy od muzyki kameralnej, chociażby znakomitego duetu gitarowego, no poprzez większe obsady wokalno-instrumentalne. Chciałem powiedzieć, że to, co sprawia nam wielką satysfakcję i również w tym roku, to bardzo, bardzo duża frekwencja na naszych koncertach i wiele bardzo miłych słów uznania co do formuły koncertów, doboru wykonawców i oczekiwań, że te koncerty jednak spełniają rolę taką, że to zapotrzebowanie na muzykę poważną, na muzykę sakralną w dalszym ciągu jest bardzo duże i obok leżenia na plaży i skwaru wystarczy przyjść do kościoła wieczorem, żeby schodzić się i doznać no, pięknej uczty duchowej. Miała być dzisiaj wykonana kantata słoneczna Jacka Kujawskiego, naszego doskonałego koszalińskiego kompozytora. No tak się złożyło, że niestety zostało to wykonanie przeniesione na wiosnę. Cieszymy się, że będziemy mogli to wykonać, bo już podchodzimy do tego utworu kolejny rok, a jest naprawdę arcyciekawy. Więc oba chóry przygotowują się do kwietniowego wystawienia kantaty słonecznej w Filharmonii Koszalińskiej. Let's go.
tak jak i chór Politechniki Koszalińskiej spotkał się tydzień temu na zgrupowaniu w Serbinowie, tak jeszcze w czerwcu odbyliśmy na sam koniec już po rozdaniu, po ocenach, że tak powiem, w szkole, po wystawieniu ocen, również chór dziecięcy miał swoje zgrupowanie w Darłówku już pod dzisiejszy koncert. I rozpoczęliśmy próby tydzień temu, żeby to wszystko przypomnieć, żeby się zebrać. Skład jest jeszcze troszkę też wakacyjny, to nie jest pełen skład dziecięcy, gdyż no, część dzieci jest jeszcze na obozach. Na pewno repertuar był zdeterminowany no, tym, że jest to międzynarodowy festiwal organowy, odbywa się w kościele, więc stawiamy na muzykę sakralną lub taką refleksyjną, która dobrze zabrzmi tutaj w tej akustyce kościoła i w tym no, świętym miejscu.
Miłośnicy muzyki poważnej słuchanej na żywo w salach koncertowych muszą teraz poczekać, ale niezbyt długo. Kolejny sezon artystyczny w Filharmonii Koszalińskiej rozpoczyna się za 2 tygodnie, w piątek 20 września.